Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest pani Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy. Dzień dobry. Po roku obowiązywania fundacji rodzinnej resort doszedł do wniosku, że fundacje rodzinne są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej, ani taki był ich cel. No i słyszymy o zmianach w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Co prawda jeszcze to nie zostało opublikowane, no ale już budzi to niepokój. Czy pani mecenas mogłaby nam przybliżyć, co Ministerstwo Finansów tutaj prowadzi, jakie zmiany zrobić? Tak, oczywiście. Już postaram się przybliżyć. Rzeczywiście w sierpniu pojawiła się zapowiedź na stronach ministerialnych, że będzie zmiana w ustawie o podatku dochodowym, która miałaby na celu uszczelnić opodatkowanie między innymi też w odniesieniu do fundacji rodzinnych. W zasadzie większość rzeczy wiemy ze słów ministra, bo ten projekt się jeszcze nie pokazał naszym oczom, więc wiemy tylko to, co minister powiedział, ale tych zmian miałoby być kilka. Po pierwsze, miałby być wprowadzony mechanizm opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez fundację ze sprzedaży majątku. Na ten moment rozwiązanie, które obowiązuje w zakresie fundacji rodzinnych, jest takie, że fundacja nie płaci podatku dochodowego do momentu, dopóki nie wypłaca świadczeń na rzecz swoich beneficjentów. Więc teoretycznie podatek jest, ale jak gdyby moment jego zapłaty jest odroczony w czasie, na czas nieokreślony. Natomiast teraz ten podatek miałby się pojawić już w chwili na przykład dokonania sprzedaży majątku, czyli tak jak płacą to inni przedsiębiorcy, którzy na przykład nie są opodatkowani tak zwanym estońskim CIT-em. Więc to jest taka bardzo duża zmiana, która rzeczywiście zaniepokoiła rynek. Do tego są zapowiedzi, że beneficjenci fundacji mieliby płacić daninę solidarnościową. Do tej pory takich rozwiązań w polskim systemie nie ma, więc gdyby rzeczywiście ta zmiana była wprowadzona, no to korzystający, że tak powiem, z istnienia fundacji rodzinnej musieliby się liczyć z tym, że ich dochód oczywiście w kwocie ponad 1 000 000 zł byłby opodatkowany dodatkowo 4-procentową daniną. I również taki dość restrykcyjny przepis miałby być wprowadzony, który umożliwiłby rozwiązanie fundacji rodzinnej przez sąd w sytuacji, gdy wykorzystywałaby ona jakiś swój majątek do prowadzenia działalności gospodarczej takiej niedozwolonej, bo w świetle reguł obowiązujących obecnie fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w takim wąskim zakresie i obecnie, jeżeli przekroczy ten zakres, to jest opodatkowana taką wyższą, powiedzmy sankcyjną stawką CIT-u 25-procentową, ale według projektowanych zmian sąd mógłby nawet fundację rozwiązać. Pani mecenas, mam kilka pytań. Co to miałaby być za danina solidarnościowa? O co tu chodzi? To jest taki podatek, który płacą najbogatsi, że tak powiem, czyli osoby, które uzyskują dochody w kwocie ponad 1 000 000 zł. Na ten moment płacą go ci, którzy uzyskują dochody z innych źródeł, na przykład ze stosunków pracy, które są opodatkowane skalą podatkową, osiągają zyski kapitałowe, prowadzą działalność gospodarczą, a nie płacą go beneficjenci fundacji rodzinnych. No i właśnie ministerstwo zapowiedziało zmianę i nałożenie tej daniny solidarnościowej także na beneficjentów fundacji. Dobrze, a ten wąski zakres działalności, który dotyczy fundacji rodzinnej, to jaki to jest zakres działalności? Ona może zbywać mienie pod warunkiem, że nie zostało ono wniesione do niej tylko po to, żeby zbyć to mienie. Może na przykład wynajmować, dzierżawić nieruchomości, które posiada. Może przystępować do innych spółek handlowych, nabywać papiery wartościowe i podobne instrumenty, udzielać pożyczek. W ustawie o fundacjach rodzinnych jest wyszczególnione tylko 8 kategorii, w których fundacja
organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, a jeżeli prowadzi właśnie działalność wykraczającą poza te wspomniane kategorie, no to musi zapłacić wyższy podatek, przy czym jeżeli można mi powiedzieć, to nie jest to wszystko takie jasne i proste, jak to w podatkach bywa, ponieważ już można powiedzieć, że zarysował się problem, różnica poglądów w zakresie na przykład najmu krótkoterminowego, czyli takiego kojarzymy na bookingu najczęściej najem krótkoterminowy, czyli taki na dni, powiedzmy godziny to może przesada, ale na dni, na krótkie okresy. Według organów skarbowych to jest działalność niedozwolona, więc fundacja powinna płacić podwyższoną daninę. Sądy administracyjne już takie przekonane o tym nie są, bo zdarzają się wyroki, gdzie wskazuje się, że nie, najem krótkoterminowy również jest objęty jak gdyby zwolnieniem, bo od tych głównych 8 kategorii działalności fundacja nie płaci podatku. Istnieje tutaj zwolnienie podatkowe. Czyli tutaj ta działalność niedozwolona, bo tak, fundacja ma majątek, który wprowadziła do firmy, do tej fundacji. Znaczy nie tyle fundacja ma majątek, ma, jak rodzina wprowadzi ten majątek do firmy, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, żeby ten majątek nie został roztrwoniony przez tych spadkobierców może, prawda, rodzinę. Dokładnie to, tak. To było planem i zamierzeniem. Dokładnie tak, taka jest istota fundacji rodzinnych, żeby zabezpieczyć jak gdyby ten majątek, który fundator zgromadził za swego życia, po to, żeby on przetrwał jak gdyby dla następnych pokoleń, tak? Bo na przykład spadkobiercy nie są zainteresowani jak gdyby pomnażaniem go czy prowadzeniem działalności gospodarczej. I w tym celu właśnie powstały fundacje rodzinne, notabene wprowadzone do polskiego systemu dopiero rok temu w maju 2023 roku, więc ich żywot, że tak powiem, na naszym lokalnym rynku jest dość niedługi. Trudno jest ocenić, jak to funkcjonuje, potrzeba do tego czasu i w sumie wiadomo było, że przez 3 lata będziemy się temu przyglądać. To co tu się nagle stało, że po pół roku, kiedy nowy rząd funkcjonuje, już zainteresowano się tymi fundacjami rodzinnymi? Dokładnie jest tak, jak pani redaktor mówi, że taka jak gdyby rewizja tych przepisów miała mieć miejsce rzeczywiście po 3 latach obowiązywania ich, no a dzieje się to znacznie wcześniej, bo podobno istnieją już, że tak powiem, wyraźne sygnały takie ze strony administracji skarbowej, że fundacje rodzinne są właśnie wykorzystywane do takich nie do końca dozwolonych praktyk mających na celu optymalizację opodatkowania, czyli no jak gdyby nie tworzą je fundatorzy po to, żeby rzeczywiście zabezpieczyć ten swój majątek dla przyszłych pokoleń, ale po to, żeby osiągnąć określone korzyści w zasadzie podatkowe. Czyli jakie zjawisko zostało zarejestrowane, które wzbudziło taki niepokój? Co to znaczy, że wnoszony był majątek do fundacji, jakieś nieruchomości i zamiast tam być, to one zostały szybko wyprowadzone z tej fundacji? Dokładnie tak. I zdaniem ministerstwa to jak gdyby wskazywało na taki mechanizm, który no, nie temu służył, tak? Te nieruchomości na przykład miały być wniesione po to, żeby one ewentualnie jakoś tej fundacji pracowały, ale nie po to, żeby były od razu zbywane. I stąd w projekcie zapowiada się, że miałoby być utrzymane zwolnienie podatkowe, ale tylko wówczas, jeżeli fundacja zbywałaby ten majątek po upływie 15 lat od wniesienia do fundacji. I to zdaniem ministerstwa byłoby takim zabezpieczeniem przed nieuczciwym zachowaniem ewentualnych fundatorów w fundacjach. Pani mecenas, a czy to zjawisko, o którym pani mówi i o które Ministerstwo Finansów zauważyło, że jest takie zjawisko, to jest to zjawisko szerokie czy incydentalne? No, wskazuje się w tych wypowiedziach, że to nie są odosobnione przypadki, więc można mówić o, no może nie pladze, ale na pewno nie pojedynczym przypadku.
Natomiast bardzo, jak gdyby tak ostro można powiedzieć, tutaj rynek zareagował w tym sensie, że no, podniosły się głosy oburzenia, że wiele osób jak gdyby zaufało ustawie, zdecydowało się na tworzenie fundacji, a jednym z fundamentów dobrze działającego prawa jest to, żeby było ono jednak stabilne. Więc w sytuacji, kiedy w zasadzie po roku i troszkę mają zmienić się przepisy, które mają jak gdyby wywrócić sens tej fundacji, no to jest coś, na co no, państwo polskie nie powinno sobie pozwolić. I rzeczywiście według takich ostatnich doniesień, no prowadzone są rozmowy pomiędzy przedstawicielami fundacji, że tak to powiem, a rządem i podobno te rozmowy toczą się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, więc jest szansa, że te zmiany może nie będą aż tak drastyczne, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Czy zatem przedsiębiorcy, rodziny, które zaufały państwu, tak naprawdę państwu zaufały, bo to państwo, politycy stworzyli taki twór jak Fundacja Rodzinna, zresztą dobry. I czy nie czują się w takim razie jak w pułapce? Myślę, że na pewno tak, bo tak jak pani redaktor zauważyła, no ktoś wierzył, że robi coś, co ma jak najbardziej sens, a przede wszystkim oparcie w przepisach prawa, no które tak naprawdę bardzo niedawno zostały wprowadzone do porządku prawnego, bo rozumiem, gdyby to było 10 lat temu, no to oczywiście życie jest dynamiczne i pewne zmiany są konieczne, bo obserwujemy różne rzeczy przez te 10 lat i wprowadzamy pewne zmiany. Natomiast w tym momencie, no rzeczywiście wszyscy ci, którzy te fundacje założyli, no mogą czuć się, nie chcę powiedzieć, że oszukani, no ale bardzo niekomfortowo w tej sytuacji, kiedy rok temu tworzyli fundację z jakimiś tam założeniami, z jakąś tam perspektywą na przyszłość, a nagle okazuje się, że może nie wszystko, ale połowa rzeczy w tej fundacji no, nie będzie już wyglądała tak, jak zakładano, no, nie spełna półtorej roku temu, więc to nie jest komfortowa sytuacja z całą pewnością dla tych, którzy się zdecydowali utworzyć fundację rodzinną. Tak się zastanawiam, co się teraz stanie, bo jeżeli to ma pójść w złym kierunku, to tak naprawdę osoby, rodziny, które zakładały tę fundację rodzinną, nie mając nic złego na myśli, to mogą dojść do takiego przeświadczenia, że lepiej szybko zlikwidować taką fundację albo upłynnić ten majątek do jakiejś innej spółki, bo to może po prostu jest korzystniejsze i bezpieczniejsze. I nie ze złą intencją, że kogoś chcą oszukać, tylko mogą się sami czuć oszukani. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że no przecież prawo pozwala na likwidację tych fundacji, więc może być rzeczywiście taki zupełnie niezamierzony skutek, że no wiele osób pójdzie w tą stronę. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo jeżeli słyszymy o dialogu, to miejmy nadzieję, że gdzieś tam ten kompromis na takim poziomie, który zadowoli obie strony, zostanie wypracowany. A ten dialog dotyczy jakich osób? Czyli rozumiem, że pan minister rozmawia tutaj z przedsiębiorcami, czy z kim? Z politykami? Tak, z przedsiębiorcami, z przedstawicielami fundacji taka informacja została, ona nawet została podana do wiadomości publicznej, że są prowadzone negocjacje z biznesem w sprawach tych właśnie zmian i rzeczywiście póki projektu nie ma, to można powiedzieć, że jest szansa, że się strony jakoś dogadają w taki sposób, że nie będą te zmiany no, tak dość istotne, no i na pewno niekorzystne dla fundacji, bo to no, nie można powiedzieć, żeby te zmiany były dla nich korzystne. Pani mecenas, jeszcze jedno pytanie, bo spółki, które są zarejestrowane w rajach podatkowych, one chyba też mogły zakładać fundacje rodzinne. Tak, tam też się mówi o tym, żeby wprowadzić również w tym zakresie 19-procentowy CIT, bo rzeczywiście odwrotnie i fundacje, działałoby to w dwie strony, jeżeli rzeczywiście fundacja miałaby jakieś udziały w innych fundacjach, powiedzmy, czy innych podmiotach, które rzeczywiście są i prosperują gdzieś tam w takich destynacjach, że to opodatkowanie jest znacznie bardziej korzystne niż w Polsce.
To są takie twory poniekąd sztuczne, służące tylko wykorzystywaniu tego minimalnego opodatkowania. To i tutaj ministerstwo podobno widzi, że tak powiem, problem, czy widzi jakieś tendencje do tego, żeby korzystać z tych rajów podatkowych właśnie i chciałoby zapobiec no, niekorzystnym skutkom dla budżetu z tym związanym i również w tym zakresie opodatkować fundacje rodzinne. Czy może Pani wobec tego odpowiedzieć na takie pytanie, czy te zaskakujące zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych, no te nowe regulacje, co prawda to są przymiarki, ale czy one mogłyby uderzyć, gdyby zostały przyjęte w takiej formie w majątki polskich rodzin? Myślę, że tak, no bo jak gdyby istota tej fundacji rodzinnej no, uległaby troszeczkę zachwianiu, więc może jeżeli nawet nie bezpośrednio, to pośrednio na pewno tak, no ale i w pewnym sensie bezpośrednio również, bo jeżeli no, fundacja byłaby w większym zakresie opodatkowana, tak, czy inaczej opodatkowana mniej korzystnie, no to oczywiście przełożyłoby się to w pewnym sensie na poziom tego majątku, którym ta fundacja dysponuje, no bo przecież jak płacimy wyższe podatki, no to siłą rzeczy zmniejszamy swoje aktywa, bo to u nas nie zostaje, tylko przenosimy na rzecz budżetu państwa w tym momencie, więc no z pewnością pani redaktor taki skutek tego byłby, stąd nie ma się co dziwić, że rynek zareagował, że tak powiem, dość stanowczo i że no była dość duża krytyka tego rozwiązania, która miejmy nadzieję doprowadzi do bardziej pozytywnego końca niż można by się było spodziewać, ujrzawszy zakres prac rządu. A czy pani może podać przybliżoną datę, kiedy mogłoby dojść do takich zmian podatkowych? Jeżeli miałyby one wejść w życie, to od 1 stycznia 2025 roku, więc w zasadzie już tuż. Czyli ten czas na negocjacje to jest w ogóle bardzo krótki, bo mamy październik, listopad, 3 miesiące. 3 miesiące, tak. No tak plus minus. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy. Ja również bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.